W Bożencinie rozegrano turniej piłkarski trampkarzy, na który zjechało 5 drużyn z Tarnowa, Bochni, Bożencina, Mokrzyck i Jadownik. Turniej był zorganizowany pod patronatem wicemarszałka województwa małopolskiego Stanisława Sorysa. Najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja Tarnowskiej Unii, wyprzedzając Bosir Bochnia. W dniu dzisiejszym odbywał się międzynarodowy turniej piłkarski i cieszy się on wielkim powodzeniem. Zresztą widać, ile drużyn startowało w dniu dzisiejszym. Także gmina Bożencin jest sportową gminą. Rywalizacja super na ekstra poziomie, pogoda udana, zawodnicy myślę bawili się świetnie, no, faworyt widocznie nie zawiódł, Unia Tarnów wygrała, no bo tak kalkulowaliśmy, że jednak to jest drużyna, która jednak najlepszy poziom prezentuje. No szczególnie Mosir, tam ten BKS to remis z nimi, ale tak to no, nie było jakoś super łatwo też, ale no jakoś nie było też jakoś super trudno. Oczywiście BKS też był brany pod uwagę. No a nasi zawodnicy próbujemy podciągać się pod ten poziom gry, no bo przynajmniej no, wiadomo, że w dużych miastach jest większa selekcja i łatwiej o tego zawodnika lepszego. Natomiast no, tak jak Bożencin, czy Mokrzycka, czy Jadowniki, no to jednak tych zawodników jest mniej, mniejszy wybór i no, jest tam ten poziom. Samorząd Województwa Małopolskiego przez ostatnie kilka lat współfinansował program Boisko, Orlik, Moje Boisko, czy różnego rodzaju inne przedsięwzięcia sportowe. Jest właśnie ważne, żebyśmy nie tylko tworzyli tę infrastrukturę techniczną, ale również żebyśmy starali się organizować życie, żeby te obiekty żyły, żeby właśnie tutaj na tych obiektach sportowych spotykali się młodzi ludzie. Po pierwsze po to, żeby szlifowali własne talenty, żeby też poprzez właśnie pracę, poprzez pot dochodzili do sukcesów, ale też żeby wiedzieli, że dorosłe życie, też takie nie tylko te sportowe, ale te takie zawodowe życie, no też na tym polega, że po to, żebyśmy starali się być coraz lepsi, musimy wiele nad sobą pracować i przede wszystkim eliminując własne błędy, a rozwijając to, co buduje, to, co jest bardzo pozytywne, co jest szlachetne, co jest oczekiwane. Ale po drugie też, żebyśmy potrafili czasami przegrywać, kiedy właśnie przegrywamy, kiedy przy tym życiu na boisku sportowym, czy często też popełniamy jakieś błędy, no żebyśmy potrafili też starać się żyć właśnie z tymi przegranymi czasami sytuacjami. Turniej w Bożencinie to nie tylko rywalizacja, ale alternatywa dla młodzieży spędzenia wolnego czasu. Turniej ma na celu przede wszystkim aktywizację ludzi młodych, zagospodarowanie wolnego czasu, również pokazanie swoich umiejętności, ale również i zdobycie doświadczenia poprzez kontakt piłkarski i rywalizację z innymi drużynami z innych regionów Małopolski. Także myślę, że to przyniesie obustronne korzyści zarówno dla piłkarzy, jak również i dla trenerów, którzy mogą również patrzeć młode talenty, które pokazują swoje umiejętności na boisku. Będziemy dalej prowadzić szkolenia młodzieży, nie tylko w klubie sportowym Sokół Bożencin, ale również Błękitni Przyborów, tak żeby rozwijać tą bazę i kadrę, zaplecze sportowe młodzieży i późniejszą kadrę już seniorów. Okres wakacyjny dla wielu zawodników jest czasem przygotowania do sezonu jesiennego w klubowych rozgrywkach. Dlatego chętnie przyjechali do Bożencina, aby podtrzymać formę.